Witam Państwa. Zwycięzca biegu na 800 metrów kobiet w Rio, Caster Semenya, okazuje się, że ma żonę. Od początku trójka zawodników afrykańskich, która stanęła na olimpijskim podium, bardziej wyglądała na mężczyzn niż na kobiety. Wszystko przypisywane jest wysokiemu poziomowi testosteronu, który nie jest obecnie badany. Dlatego tuż po zawodach nasza urocza zawodniczka, która w finale na 800 metrów do mety dobiegła na 5. miejscu, powiedziała, że czuje się srebrną medalistką. Koleżanki po prostu mają bardzo duży poziom testosteronu zbliżony do męskiego, dlatego wyglądają tak, jak wyglądają i biegają tak, jak biegają, prawda? Po prostu Semenya jest nie do pobicia w tym sezonie i myślę, że jeżeli nic z tym władze nie zrobią, to będzie do końca nie do pobicia. Troszkę boli i widziałam Melissa Bishop, która była czwarta i była bardzo zawiedziona tym biegiem. Poprawiła rekord życiowy i była czwarta, więc bardzo przykro. Uważam, że to powinna być złota medalistka. Czuję się po prostu srebrną medalistką. Bardzo się też z tego powodu cieszę, że jestem pierwszą Europejką, drugą białą, więc myślę, że ogólnie biegaczki na 800 metrów mają ciężko na świecie, dlatego będąc piątą w finale, szczyt marzeń. Wszystko wskazuje na to, że Joanna ma pełne prawo czuć się srebrną medalistką, ale ma też prawo czuć się zwyczajnie oszukana. Jak donoszą media, zawodniczka czy tam zawodnik z RPA, Caster Semenya ma od grudnia 2015 roku żonę. Publikacje zdjęć nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że w biegu na 800 metrów doszło do jednego wielkiego przewału. Na Wikipedii o kontrowersjach wokół płci Caster Semeni, czy Semenya, czy tam jakkolwiek to się nazywa, możemy przeczytać taką wzmiankę. Niezmienne pozostają kontrowersje na temat zasadności startów Semeni w konkurencjach kobiecych ze względu na jej stwierdzony hermafrodytyzm oraz trzykrotnie wyższy niż u innych kobiet poziom testosteronu we krwi. Śledziłem te Igrzyska Olimpijskie i moim zdaniem to nie jest jedyny przypadek, kiedy biorą murzyna, dają mu jakieś hormony i nagle z faceta staje się kobietą i startuje razem z innymi kobietami w konkurencjach, co jest moim zdaniem zupełnie nieuczciwe i powinno być wykluczone z Igrzysk Olimpijskich jak najszybciej. I nie wolno się słuchać jakichś liberalnych, lewicowych mediów mówiących o tym, że oni przecież mogą czuć się na przykład kobietami. No, to jest lewacka logika, której nie możemy zupełnie ulegać. Dziękuję za uwagę.